Dobra, skończyliśmy na tym, że chyba tutaj na górze jest prawie wszystko wyczyszczone. Weszliśmy do podmroku i tu przebiegłem stąd w tę stronę, nie? Na górze mamy na pewno jeszcze jedną rzecz do zrobienia. Bogdan teraz do szkółki idzie, czy jak? Jeszcze nie, szkółka będzie trochę później. I tutaj się zaraz też jeszcze tepniemy, ale tu wrócimy później. Tu, gdzie jest posterunek Selenitów i sam podmrok zrobimy... Zaczniemy, mam nadzieję, jeszcze dzisiaj. Na pewno jutro najpóźniej. Ale cofnijmy się, nie wiem, kurwa, do obozu na chwilę, na razie. Tam jest początek questa na Kozak Eku. Zrobimy to, eksplorujemy wszystko od A do Z, spokojnie. Tutaj, po miejsce, tu jeszcze nie byliśmy, nie? W ogóle tam nie zaszedłem jeszcze. A tu jest parę rzeczy, no jest, znajdź patrol Gitianki. To jeszcze nie jest szkółka, nie? Szkółka jest dopiero tam w przejściu między pierwszym a drugim aktem. Ta prawdziwa. Tutaj właśnie chyba przy górskiej przełęczy, więc chcę to zobaczyć. Czy to nie jest kurwa za głośno? Nie pamiętam, na jakiej głośności mam normalnie. Dam 70%. I stąd... Nie stąd. Kinor. Stąd pójdziemy dalej. Rezydencję zła 5 na PS3 i dziś se pogram i jutro ostatni dzień i wolne. No proszę, proszę, to miłego grania. Resident Evil 5 to jest chyba jedyny, którego ja grałem... Znaczy jeden z tych starszych rezydentów, którego ja grałem. Dobra, widzę, że kawałek mamy do przejścia w tę stronę, ale... Owell. Dokładnie, z tylko patrol, no. Tylko poczekaj, ja chcę iść, to jest na zachód. West, gdzie jest West, kurwa, na tej mapie? Tu? Chyba tak. Bardzo czekam na B3, czekam na znajomego, który zastanawia się też nad kolekcjonerką. Przesyłka taniej wyjdzie. Ale oczywiście musiał dziarę zrobić. No, ja sobie też... Zawsze miałem ochotę sobie dziarę zrobić. Kiedyś w ogóle miałem oprócz dziary zamiar zrobić sobie piercing. Chciałem mieć ten... Nie znam się na nazwach piercingów, ale chciałem mieć tutaj ten w brwi, chciałem mieć taki kolec, kurwa, przechodzący przez brew. Koniec końców tego nie zrobiłem i chyba piercingu sobie żadnego nigdy już nie zrobię. Nie wydaje mi się, jakoś mi tam się nie chce, ale dziarę bym sobie odjebał jakąś na pewno. Już to jest kurwa drogie, nie? O ile piercing można sobie zrobić na kilkadziesiąt złotych gdziekolwiek, u jakiejś tam kosmetyczki, o tyle z dziarami jest trochę drożej, nie? Pierwszy akt, tak, ciągle mam pierwszy akt. Dobra, i doszliśmy tu, gdzie jeszcze nie byłem. Bynajmniej Bogdanem. Halo? O kurwa, Okej. Nie widzę! Chcę zobaczyć smoka! Kurwa, no dobra. Podejdę. Elika? Hello, pani? What you doing? Hold up before they see you, Mark Gresham! Może bym się przejął, gdybym miał jakieś pojęcie, kim są ci oni. Look. Where them? That lot are swarming all over the bridge. I don't know what they want, but it can't be good. I'm going to find another way around. You ought to do the same. Mam oko normalne. Gifianki. Nie ma już z nami Lazel, nie? Uciekła od nas, niestety. Active searching, zaraz zobaczymy. Dobra, dobrze, że przypominasz. Zdaje się, że masz silny instynkt przetrwania, może dołączysz? No, bądź moim petem. Nie, to nie, a kim kurwa jesteś w ogóle? Za kogo ty się uważasz? A nikim. Okej. Koło klocka na tatuaż. Tylko, że to nie są tylko pieniądze, nie? To jest też znalezienie artysty, który ci odpowiada. Znalezienie terminu tego artysty i tak dalej, nie? No i oczywiście jakiś dobry projekt, który ci się spodoba. W tym popas walk-in, co byłeś, to nie masz blokowanego portalu podróży? Kurde. Teraz chyba dopiero go odblokowałem, bo przed chwilą tu go nie było. Ja chyba jakoś przeszedłem tutaj do środka tylko, a tutaj ten teren był całkowicie przeze mnie nieodkryty. Przegapiłem odejście Lazel, co się stało? No, wkurzyła się na posępne serce i Lazel się pokłóciły. I trafiłem rola 1 na to, żeby je przekonać, żeby się jednak nie pozabijały dziewczyny. Więc stwierdziłem, że skoro trafiłem 1, to nawet... To tak chciał los, nie? Tak chciał los. Nawet nie użyłem tego, nie użyłem... Inspiracji, tym bardziej nie skam save'owałem.
save skamowałem i stwierdziłem, no, no chuj, no, po prostu stanę za posępnym sercem i zobaczymy. Wujek, jak ta opcja się nazywała? Czekaj, bo ty mi na PW pisałeś. Pa. Aktywne szukanie. Trzeba wstrzymać interakcję, czyli X. Na PC-cie nie ma czegoś takiego jak interakcja, nie? Tylko, że gdzie by to było? Aktywne szukanie. W rozgrywce pewnie, co? Ale nie, tu nie ma. W klawiszach? Nie widzę. Chyba nie ma na PC, bo też szukałem. No, mi się wydaje, że to jest typowo opcja zrobiona głównie pod konsolę, żeby było łatwiej lutować, nie? No dobra, poczekajcie, bo tu są te gifianki, nie? Ci gifianki. Oj! Ja nie poszedłem aż tak blisko. This is your last chance. No, look up. That was your last chance, Istik. Now burn. O, jest smok, kurwa. Stop wasting time, Beretta. You're not here to play with the locals. Of course, Kithrak. We merely sought to... No excuses. Question, kill, then move on. Find the weapon. Our queen. Chyba wiem, o jaką broń chodzi. Piękności? Wyglądają, jakby się wykluli przed chwilą z jajka. Pretty, please. Gifianki chyba się wykluwają z jajek, nie? Czy mi się wydaje? Czy coś mi się wkręciło jakoś dziwnie? Zobaczcie, to było... Ja tam jeszcze nie podszedłem, ale... Podejdziemy z nadzieją, że mnie nie wyjebią... pień. Ale jakoś... nie wiem... Zapiszę grę w razie czego. Bo coś czuję, że tutaj może być ciężko z nimi... się dogadać, nie? Patrząc na to, jak się gadało z Lazel... czyli ciężko, kurwa... to będzie też ciężko się dogadać z nimi. Zanim tam podejdę, co jest kurwa tutaj? Przeskoczysz? Pewnie jakiegoś buffa bym musiał czekać. Gdzie to idzie w ogóle? Gdzieś tutaj. To wygląda na całkowicie jakieś osobne miejsce, którego nie miałem wcześniej, nie? Weź włącz dłuższy skok sobie. Siup. I to pewnie wszyscy przeskoczą oprócz Astariona, co? A, bo tu jeszcze można. A Astarion ty. Uciekaj, weź się odczep. Odczep się Astarion. A tu skoczysz? Kurwa, no nie. Nie. Ja go muszę dotknąć w melee range'u, żeby mu dać tego buffa. Ty, kurwa. Czekaj, na ile go jeszcze mam? Na 6 tur. Dobra, to ja doskoczę do niego. Dam mu buffa. Wrócę. Wrócę nim. No i git. No i git. Dawaj ich na łeb, tak? O, nie no, Bogdan by tak nie zrobił, nie? Bogdan chce pogadać ze wszystkimi. Bogdan to jest bardzo... O! O! Bardzo taki... ciekawy świata druid, nie? Który nie chce się ze wszystkim bić, on chce poznać najpierw. Czy chce się napierdalać, czy nie chce się napierdalać? Czy jesteśmy nad tym obozem goblinów? Zanim wejdę w tą dziurę, zanim się to mienie w kota i tam wejdę, to zobaczymy. Bogdan by ich zjadł. Nie! Ta zła część Bogdana, ta jego przeszłość... O, pewnie tak. By ich zajebała. Ale nie, Bogdan teraz się obudził i Bogdan chce być dobrym druidem. Pięknie. Dobra, teraz tak. Ja chcę się zamienić w zwierzątko. Który to jest, kurwa, spell? To. Dzika postać. Kicia. Mogłem... miał. Ha. Nie byłem tu jeszcze? Sanktuarium? Czekaj. To jest przecież... Okej. Okay. To jest ciekawe, że tędy da się tu... No to zeksplorowałem wszystko, nie? Czyli chuj. Nic tu ciekawego nie ma. Zamień się z powrotem w normal... A czekaj. Czy w formie kiciusia ja mogę skakać fajnie? Powinienem, nie? Bo jestem mal... Nie, skakać też mogę, ale co lepsze... Już to robiliśmy ostatnio, nie? Mogę wziąć moją silną kobitę tutaj, żeby mną rzuciła po prostu. Czekaj, rzut. Podnieś Bogdana. Złap Bogdana i rzuć go tutaj.
Jak mnie to kurwa bawi. Czekaj. Tak, dziewczyny same przeskoczą, nie? Ale Asarion już nie. Gdzieś miałem ten hełm zmiany postaci, nie? Kto go kurwa miał? Ty go masz. Asarion, weź go załóż. Zmień postać w coś małego. Jakiegoś niziołka na przykład, nie? I zobaczymy. Zobaczymy, czy któraś z dziewczyn ma na tyle siły dużo, żeby rzucić niziołkiem. Niziołek, postać żeńska. To chyba. A czekaj, gnom jeszcze mniejsze, nie? Czy Karlach ma na tyle siły, żeby rzucić kurwa niziołkiem, znaczy gnomem? 36%? Zajebiście, zajebiście, dobra. A dziewczyny są silne, więc one mają ten. Mogą miażdżyć udami, nie? Death by Snusnu. Proszę, można to zrobić bez tego. Bez żadnych udziwnień. W sumie wiecie co? Zamieńmy go w coś ładnego i. I ten. I sobie będzie. Żebym nie musiał na jego mordę patrzeć, nie? Może w elfkę. To. No i git. Bogdan i jego trzy towarzyszki. Zapiszemy grę. Hello? Sobie zlutuję. A nie, nie zlutuję. What easy prey you make, walking right within my blade's embrace. These creatures are so simple to ensnare, Beretha. You mule too much about your task. Forgiveness, Kithrak. And as for you, tell me, why shouldn't I run you through this instant? Dobra, zobaczmy, jakie mam bonusy. Intuicja i zastraszać bym nie chciał. Tak by nie zrobił Bogdan, nie? O, to jest bardzo dyplomatyczne. Nie znam cię, nie stanowię zagrożenia. Intuicja też nie, już byś to zrobił, gdybyś najpierw czegoś do mnie nie chciał. Dobrze, nie tak trochę cwaniacko, nie? Ale... Nie, perswazja. Nie znam cię, nie stanowię zagrożenia. 15. Okej, okay. Dobrze. Dobrze, bonusy... Bonusy mogą mnie tutaj ratować, tutaj, w tej sytuacji. You are nothing until I tell you otherwise. For you to keep sucking air, it is necessary for you to tell me something of worth. Mogę zaśpiewać albo powiedzieć wierszyk. We seek a precious weapon that was taken from it. You feel Shadowheart's anxiety. The weapon that Voss seeks is the same one the Absolute's followers are hunting. It's the artifact that she carries. Her mind wiedziałem, że jej fidget spinner będzie problematyczny. They cannot discover that the weapon they seek is right within their grasp. Help us find it and I will leave your blood beneath your skin unspilled. Brzmi przekonująco, ale chyba nie. Nie mógłbym tego zrobić Shadowheart, nie? Tylko jak to rozegrać tak, żeby mi nie zajebali? Na pewno nie trójka. Nic nie mów. Well now, if you are of no use to me alive, I'll have your death. Beretha, rid us of this worm. I need to continue the hunt for the weapon. At once. Hataka! Hataka. Czyli się napierdalamy, tak? Nie chciałem, żeby do tego doszło. Dobrze, generał na smoku sobie poszedł, ma ważniejsze rzeczy do zrobienia. A, siepacz. Czy to jest od razu na dzień dobry śmierć Bogdana? Pierwszej godzinie dzisiejszego streama? Obalenie Westeriona. Jak oni kurwa siekają. Bogdan no jeszcze żyje, ale... Co to za życie, nie? Oni wszyscy mają piąte levele, tak jak moje postacie. Tym, że ich wyglądają na kurwa... Przekoksów, nie? Oni jakieś odporności mają specjalne swoje? Odporności brak. Chili. Po pierwsze, ja bym rzucił im pod nogi któryś glif strażniczy. Lepiej taki, który mocno boli. I to jest chyba najważniejsze. Ognisty glif. Trzy osoby naraz. Może tak, żebym nie musiał za mocno do przodu podchodzić. Git.
podlecz się przy okazji, może trójeczką nawet, co? 11 HP, dobrze, Bogdan. Ty przy okazji przypierdol im czterem naraz. Tyk. Mniej damage'u, bo mniej. To ja się podleczyłem, czy kurwa nie, bo... Co się stało tutaj? Czy któryś... Nie może odzyskiwać punktów wytrzymałości! Well, fuck. To się cofnij po prostu. O! Skip natura? Czy kichuj? Nie wiem. Czy ty tu, dziewczyno, podskoczysz? Podskoczysz. Na idealny dystans. That's it! Kurwa, ma złą broń w rękach. Czemu mam mu... A, bo ja niszczyłem ścianę młotem, nie? Gdzie jest opór tutaj? I zmiana broni to jest... Użycie... akcji. Czyli to jednak działa, tak jak kurwa... O nie! Nie chciałem tak. To jednak działa tak jak Divinity. I po akcji, no właśnie. Bolało. Ale tak, poczekaj. Czy on dalej się nie może leczyć? Nie, już może. To zrobimy mu chyba jakiegoś heala potężnego. Nakładanie rąk. Dobrze. Przy okazji włączymy sobie to. Boską łaskę. No i co oni zrobią teraz? Oni, ich kusze mają taki damage, że to jest pojebane. 20 damage'u. I znowu... 6 HP ma Bogdan. Śmiesznie brzmi ta Astarion. Astarion ma 1 HP. Ja pierdolę. Czekaj, czy ty się możesz leczyć w ogóle? Ale ma kurwa cech charakterystycznych. Może, nie? Nic żadnego debuffa nie ma. Poziomu drugiego, lecz się. Mogą rzucić potiona pod nogi, nie? Zróbmy to tym, Bogdanem. Rzut. Potion, to jakiś mocniejszy najlepiej, co? Są kurwa potiony. Mam jednego potiona tylko tutaj? Kurwa... Odleczy nas obu tutaj? Wiesz co, podejść po prostu bliżej. A nie, nie mogę podejść bliżej, bo kurwa... Będzie atak okazyjny. 34 HP. Co mogę mu... A, mogę się zamienić w jakiegoś tego, nie? Głębinowego rota! I wtedy to czy tymczasowy HP jako summon? Git, nie? Mogę łączyć im tańczące światła, zajebiście. Na chuj mi to? Mogłem heala zrobić, nie? Zanim to włączyłem. A chuj. Same fuck upy, no. Dobra, odpalaj furię. I czas zajebać panią kapitan, tak? Czy kim ty jesteś w ogóle? Nie, po prostu wojowniczka. Jedynego nieba. Mało. 50%. Ale wchodzi. Wchodzi. Well. No podniosła, ale kurwa jaką ceną, nie? I nie mogę przypierdolić już, ale nie mogę. Nie! Bogdan, za duży jesteś jako ten jebany kozioł. Ja nie chciałem. Znaczy, ona nie chciała. Ja mówiłem, że ta walka nie jest łatwa. Ja mówiłem. Ile ty masz, kurwa, ataków? I zniknęła jeszcze przy okazji. Gdzie ona, kurwa, jest? Nie no, fajnie. Jak się, kurwa, bawisz? Tu już nie podejdę, nie? A doskoczę? Też nie. Bo masz, kurwa, kuszą. I co? Rozwieszony rzut? Mogę czymś rzucić jeszcze. Rzucę... mieczem. Albo nie. Morgensternem.
Okej, okay, odparcie. Jakimś, czekaj, i to ma ile damage'u? 6-16. Jakimś, kurde, magicznym pierdolnięciem. Boskie ugodzenie, wypierdol jej, zabij. Pięknie. Teraz gdzie jest ta niewidzialna kurwa, która się zrobiła niewidzialna? No, no i tyle. Astarion dogorywa. Co ja mogę nią zrobić, żeby... Mogę rzucić czymś, nie wiem, gdzieś tutaj po drodze pewnie do mnie jest. Albo się podleczyć po prostu jak człowiek. Czekaj. Tylko ma duże heale. Git? Tak średnio. Rzut. Weź fiolkę kwasu i rzuć gdzieś tutaj. Tak strzelam, że w tym miejscu stoi. No i chyba nie trafiłem, nie? Nie mogę rozpruć, a walnąć po prostu wokół siebie? Rąbnięciem mogę wokół siebie, jeb! Była tu! Jest zaraz przy Karlach! Jest zaraz przy Karlach! Co ja mogę zrobić, żeby... Mam jakieś wykrycie, kurwa, niewidzialności? Jakiegoś... Scrolla? Coś? Czekaj. O ja pierdolę! Czarowanie debru... Czemu? A, bo już nie mam... A nie, bo to ona chce. Ja chcę nią. Mogę gromem pierdolnąć. Przed siebie, ale tak, żeby w Karlach nie trafić. Mam nadzieję, że stoi gdzieś tutaj. Git. Szmata. I co teraz? A stary on przeżyje, czy nie? Ile ma roli? Okej. Ma... Dobrze. Ma jeszcze jednego rola na przeżycie i będzie git. Ja wiem, że potrzebujesz heala, ja wiem. Ale to musimy liczyć na to, że po prostu ją zajebiemy, nie? 50%. Fuck. Podnieście Astariona. Boguś? Co tam, Boguś? Czekaj. Nie są moje te scrolle wstawania. Tak sobie Boguś wygląda teraz. Role wstawania. Siup. Siup. No i git! Jakby nigdy nic, nie? Jakby nigdy nic. Good job, dziękuję bardzo. Przedałem swoją starą kartę. Graty, graty. Mieczyk nowy, miecyk. Co, poczekajcie. O, coś podniosłem. Okej, role mam dodatkowe całkiem niezłe. Plus 4, plus 3. Skup się na przedmiocie, być może zdołasz zgłębić jego sekrety. Nie ma z nami już Lazel, nie? Więc ona nam nie pomoże. Easy. Nowy wpis w dzienniku. Magical energy courses through the slate. You are flooded with understanding. A mystical map glows before you. Revealing a Githyanki refuge within a temple at the mountain pass. This must be the crash that Lazel seeks. Lazel żyje, nie? Generalnie. Reveals the Githyanki's purpose. They are combing the Sword Coast in search of a polyhedric relic of great importance to their queen. Bo jak się laski biły, to ja specjalnie ostatni hit zrobiłem na ogłuszenie, nie? Więc skończyliśmy walkę, on miał 1 HP jeszcze ciągle. No i obciążenie. A te zbroje Githyanki są kurewsko ciężkie. Nie wiem, jakieś itemy poprzerzucamy do dziewczyn. Bo dziewczyny silne są. Oprócz tego, że mają 1 HP. Marchewa, też fajne. Zaraz robimy long resta w ogóle, nie? Bo tutaj przy takiej ilości HP nie czuję się zbyt bezpieczny. Bo, no aż też jest za ciężka. Kurwa, musimy jakiegoś wendora znaleźć. Karlach, ile ty masz jeszcze? Karlach też już nie ma miejsca. U niego też się kończy, kuźwa, no musimy wendora znaleźć, koniecznie. Na pewno jest jakiś w podmroku, nie? Bo ja nie pamiętam gdzie, więc... Ile zajmie, zanim go znajdę? Jeszcze sakiewka. Klejnoty, dobrze. Morgenstern, którym kurwa rzuciłem. Czas się przespać, prześpijmy. Mogłem tego użyć, nie? Rogu wojennego, to by mi łatwiej poszło. Idźcie spać. Jak tam wątki miłosne, lizał się już z kimś Bogdan podczas tego streama? Tego streama? Nie, w ogóle się z nikim nie lizał.
Bogdan to jest czysty człowiek, nie? Czysty drakon. Kurwa, ten jest przeciążony. Komu mogę dodać, żeby nie był przeciążony? Będzie git? Karla nie jest przeciążona? Nie jest, dobra. Zmęczeni jesteście, idziemy spać od razu, nawet bez szukania. Czy ktoś chce gadać może? Jak ktoś chce gadać, to pogadam jeszcze przed spaniem. Ale nie. Bodzie czeka na Altina. Jeden pies i drugi pies, nie? I chłopie, ale weź tą dzidę z rąk. W obozie jesteś, po co ci to? Pojeb, no do spania. Wrócił. Proszę, to jest zwierzaczek fajny, nie? The cub pecks at a crimson splash on his leg. Ja znowu nie mam uczonego gadania przez sen, no opiekę nad zwierzętami, plus 7 do rola. Ledwo. The cub looks at you with glistening eyes. With a sad hoot, he holds out his paw. Ja druid, ja uleczę. Ja zwierzątka to tak, jak najbardziej. Nie bój się, sowodźwiadku. Ja podejdę i pomogę. Spokojnie. O, widzicie? To jest prawdziwy Bogdan. Przyroda plus 7. O. Medycyna. Postaraj się wyleczyć ranę. Nawet nie myślę o tym, żeby zbadać czy oczy. Nie, leczę. Po prostu kurwa leczę. Inspiracja. Bez żadnego zastanowienia. Nat 20. Zaraz po nat 1 to nat 20. As the wound closes, the cub begins testing his weight on the leg. Jak nowa. Proszę, zaatakuj. Jestem Bogdan jest druidem. Once you get accustomed to the smell of rotting flesh. Ona zawsze zepsuje klimat, nie? Zawsze. Proszę, zużyłem inspirację i dostałem inspirację. I to Karlach dostała inspirację. Z jakiegoś powodu. A dlaczego ona dostała? Karlach aż tak lubi zwierzątka? Poskromienie, sowo... Co w tym takiego niezwykłego? No nie wiem, nie wydawało mi się, że Karlach jest aż taka... Wiecie, zwierzątkolubna, ale fajne. To jeszcze bardziej ją lubię teraz. Sowodźwiedziątko. Sowodźwiedź, tylko że małe. Czy nie gram mrocznej rządzy? Gram, ale się opieram mrocznej rządzy. Taki jest cel. Do spania. A temu co? No bo on jest zaczarowany, nie? On teraz powinien być w ogóle elfką. Tam Bodzio przebiegł na chwilę. Wyspani? On my way. To bardzo kurwa dobrze. Asarion, weź. Zamień się dzisiaj w... mocno zbudowaną postać żeńską. Elfką. No i git. Wychodzimy. Karlach ma chyba jakąś interakcję z sobopieskiem. O proszę. Gitjankę go zmień. Ty, a mogłem zamienić Gitjanki ją, znaczy go. Halo? A! Zaraz, kurwa, muszę zrobić chwilę przerwy na wywieszenie prania. Mogłem zamienić go w Gitjanki, zanim tu przyszliśmy, nie? To byłby dobry pomysł wtedy. Pranie, tak. Zobaczymy jeszcze, co jest tutaj na powierzchni, bo wydaje mi się, że tutaj... W zasadzie, kurwa, to miejsce kończymy. Sprawdzanie go, nie? Da się tu jakoś przejść? Trochę za duży jest. Czy która z moich postaci? Czy Astarion tego nie dostał? Piórko spadanie, nie wziąłem tego, nie? Na którymś levelu Bard dostaje możliwość... znaleźć... A tu jest już przejście do kolejnego aktu. Na którymś levelu Bard dostaje możliwość dania buffa, który nazywa się latanie po prostu, nie? Jestem ciekaw, czy wtedy mógłbym stąd przelecieć tutaj. Bo to nawet dziewczyny nie są na tyle silne, żeby tak daleko skoczyć. Nie ma opcji, nie? Nie ma opcji. Czy coś mi jeszcze zostało tutaj na powierzchni do sprawdzenia? Czy tu jest jakieś przejście? Tu jest jakieś przejście jeszcze, nie? To może... część tej skały, czy kichuj? Pójdźmy tam jeszcze. To jest zaraz obok mnie, nie? Musimy iść na południe. Na południe, czyli na south. To jest tu? Nie, to jest obok. Tu. Tędy do góry, tak? Nie pogadajesz sobie pieskiem za pomocą umiejętności do gadania zwierzęta, bo nie miałem włączonej, nie? A jak już się zacznie rozmowa, to już jest rip. A, tu nie ma kurwa nic po prostu. Zajebiście. To już nie mogę tego zrobić, nie?
Tak samo jak wczoraj, w zeszłym tygodniu chciałem pograć z pająkami. I zacząłem rozmowę z pająkami i stwierdziłem, ej kurwa, nie włączyłem gadania z zwierzętami, włączmy teraz tak przy okazji, skoro o tym gadamy, żeby już było, bo to jest pasyw, nie? Jego trzeba po prostu zawsze przed spaniem włączyć. Znaczy po spaniu włączyć. Więc no... I gadałem z pająkami i stwierdziłem, nie mam włączonego gadania ze zwierzętami, więc hej, skończmy rozmowę i zacznijmy ją od nowa, jak włączę gadanie. No ale już się wtedy wkurwiły pająki i chciały mnie zajebać, nie? Czy nie mogłeś po tym, jak go uliczyłeś? On jest w swoim obozie? Nie widziałem. Jak będziemy przy kolejnym tym, przy kolejnym long reście w obozie, to wtedy pójdziemy z nim pogadać. Dobra. Czyli co? Podmrok? Chyba podmrok nam został, nie? Posterunek Selunitów. I tak. Ja zrobię szybkie ZW. Zrobię szybkie ZW i muszę rozwiesić to jebane pranie. Włączę wam muzyczkę głośniej. Z gry i ten, ja be right back. Koniec pierdolenia, było szybkie wywieszanie prania. Czas wrócić do podmroku. Ach. To nie jest ta scena. To jest ta scena. W zeszłym tygodniu się pomyliłem i chyba przez godzinę graliśmy z tą złą sceną, ale trudno. Bywa, nie? Czyli tak, jesteśmy w podmroku. I ten zoom jest tak naprawdę ogromny, prawda? Co tu jest kurwa zgliczowane? To jest koniec tego zoomu w tym miejscu i tu jest ściana. To jest możliwe, nie? Szybkie, ja już mam 50 lat! Ja starałem się szybko wiesić wszystko. Ja pamiętam to miejsce. Ale Bogdan nie pamięta, nie? Weźmy tą książkę. Ja wiem, że już ją czytaliśmy, ale przy okazji możemy ją wziąć. Bo może się jeszcze komuś kiedyś przyda, nie? Dobra, zrób save'a. I wyjdźcie wszyscy oknem. Też muszę przyznać szczerze, że nie do końca mi się ta kwestia podoba. Wychodzenie przez okno. Czy my sobie mordy nie rozwalimy wszyscy tutaj? Out, lina, dobra, liana, kurzenie. Czy chcesz wiedzieć, co na skamienie nie działa, aby odkamienić? Ja wiem, co działa na mienienie. Kurwa. Chodźcie tu wszyscy. Te jebane, czekaj, zniszcz to wszystko, żeby mi nie wkurwiało. Dobra. O nie! Zostałem zaskoczony! Dobry wieczór, Rymczako, dobry wieczór, kremiarzu, dobry wieczór. Wcale nie jestem... Bogdan się w ogóle nie zaskoczył. On wiedział, że... To... ile tylko zechcesz, ale potrzebuję jeszcze 3 chrząszcze i parę piekielników. 5 no. Powinno być... Dobrze, zna. Podkreślenie. Niech będzie pochwalony wielki Bóg. Niech będzie pochwalony. To ja tym mogę władać, tak? Jako... Shadowheart? Nie przeżyjemy tego. Czy on to naprawdę kurwa zrobił? A kiedy moja tura? Dobra. Generalnie tak. Spektator, tak to się nazywa po polsku. Ma w chuj HP. Jak widać 118. Ma przydupasów, na razie 2, ale tam jest jeszcze jeden. Nie wiem, czy jeszcze więcej przypadkiem nie ma gdzieś w okolicy. Tu jest jeden. I on będzie chodzić i ich budzić. Kwestia jest taka, że możemy zajebać go po prostu. Wtedy oni już nie będą jego podwładnymi, nie? Ale to nie będzie łatwe. Szczególnie jak Karlach nie będzie trafiać swoich ataków. Kurwa. Rozprój skurwiela. Krwawi skurwisyn, dobrze. Ty też podejść na melee range. Tylko tak, ona zaraz zdechnie, więc fajnie byłoby ją podleczyć. Dawaj nakładanie rąk. Większe. Na siebie. Włącz samej sobie.
ochronę Tyra i dziewczyny, no bo musicie tankować, nie? Dance macabre. Boguś. To nie jest Boguś, to jest Astarion. Ty chłopie... Najlepiej jakbyś... Nie wiem, co kurwa zrobił. Zajebał po prostu, jak człowiek. 55. Mógłbym walnąć to po prostu i postarać się ich wybić jeszcze. Tak, żeby nie trafić w swoich, nie? O! Oduroczyło ich! To im wystarczy przypierdolić, żeby się obudzili, tak? I będą mi pomagać. Czemu Astarion jest łysy? Nie jest łysy. Ma krótkie włosy i jest elfką teraz. Jest kobietą. Chłop wyszedł z szafy i okazało się, że... Nie znudziło mu się być mężczyzną. Dobra, czy ja mogę w tego spektatora prundem? 60% mogę go połączyć prundem, nie? I później przez 10 tur możesz ponownie wezwać błyskawicę bez używania komórki czaru. Jebiemy. Ale czekaj, bo to... A to jest AOE. Bo ja nie chciałbym dziewczyn trafić niechcące. To może nie. To jest tylko 2 do 16, to jest 2 do 20. Bijący rozprysk, ale tylko w niego. 84%. Odparł skurwysyn. Oj. Czyli im wystarczy pierdolnąć, żeby mi pomagali. No i ich dobije po prostu, no ale... Zobacz, jakie ma słabości. Odporności żadnych nie ma. Nul. Kto kryta dostał? Sparaliżowało Astariona. O ty kurwo. Dobrze. Źle. Popraw. No i pięknie. Szybki short rest i zapis. Czyli co, jednego ludzika zostało nam ten... znaczy jednego ludzika nam zabił skurwysyn, tak? Generał... Miałem mi coś sprzedać, nie? Miałem szukać... Vendora. No to chuj, jak nie żyje, to już mu niepotrzebna jest ta strzała, nie? Mogę ją zabrać. I jemu też. Odłamek pamięci. W krysztale kłębią się poskręcane cienie, jakby coś w środku uwięziono. Wezmę. Wisiorek, dobrze. Pieniądze. Lodowa rękojeść. Uj, dobre itemy ma tutaj baba. Ciągle nie jestem overweight, tak? Dobrze. Ale to sobie już podaruję. Dobra, to pogadajmy z nimi. Gdzie oni są? Gdzie oni poszli? Halo? Gdzie oni poszli? A, tu są, dobra. Tylko ty zostałeś? Halo, Artemis? Użyj tego kryształu, zaraz zobaczymy. By the demon web. It has been so long. Ciekawe, ile lat byli spetryfikowani. I need to think. No umarł, no, prawda. Co cię naszło, żeby zadzierać ze spektatorem? Właśnie, to jest dobre pytanie, nie? Może tak samo jak mnie, czyli po prostu przyszedłem i nagle nas zajebał. A mistake. All of it came with the wizard. Dorn. He was looking for treasure and Dorn? The cut. Or so he said. A rival of his popped out of nowhere. Zargrim. Something like that. Fajne mają armory takie. Pleasant fellow. They had words. Mroczne. Nasty ones. Zargrim summoned the spectator. I never saw one like that. Petrified us all. O co się kłócili? Hard to tell. More spittle than words. Something about a forge, I think? Not certain, though. O kuźni coś już wcześniej Bogdan słyszał, nie? Co zamierzasz odjebać teraz? Need to free the rest. Somehow. Czyli to mówicie, żeby ich odkamienić czymś bazyliszkowym, tak? A... Coś pisaliście przed chwilą, czekaj. Tutaj nie wiem, ale u tego uwieźmy olejem bazyliszka, czy coś bazyliszkowym. Kurde! Jeszcze kaptur. Czyli co, ten Dorn, tak? Został zajebany. Niestety, niestety, jak to wygląda? Pewnie fajnie, tak samo jak jego. No dobra, na Bogdanie wygląda głupio.
bo Bogdan to nie wygląda dobrze w żadnej czapce. Dziękuję Kamil za suba na YouTubie, dobry wieczór. Czyli co, tu jest jeden, tu jest drugi. A skamienienie. Skamienienie w wyniku nieznanej magii. Olej bazyliszka. Ona ma same jabłole tylko, nie? Krawka z winem, kolekcja Arkena. U kogo ja nosiłem wszystkie te? U niego? On ma jakieś potiony różnie. Olej z bazyliszka. Mikstura. O, mam w ogóle miksturę latania. Mogłem latać. Więc jak to wygląda? Kurwa. I potiony leczenia. A to? Nie. Możesz wywalić zapasy do obozu, będzie lżej? No mogę, mogę. Musiałbym to wszystko przepatrzeć, a tak mi się kurwa nie chce. To mam użyć, tak? Mówisz? Amin. Glowing only faintly. No, spróbuj ustalić przeznaczenie. Na chuj mi ten kaktus. You heard its like described before. A memory shard used to store brief mental impressions from the user's mind. The crystal's glow swells, drawing you into its depths. You are transported somewhere deep, loud, and hot as the hells themselves. Within the Underdark's bowels, beyond an ancient stronghold, hovers a giant hammer waiting to fall. To jest ta kuźnia. An echoing clang, and you're back to yourself, left only with a firm sense of a place. A grand forge. Okej. Okay. Kuźnia adamantyny. Amadaman. Olej z bazyliszka. Chuj, nie znajdę go w plecaku. Pod jakim przyciskiem był crafting? Pod G, nie. Ha, ha. Mogę takie coś może zrobić, co? Chyba, że nie. Powłoki, sublimaty, sole. To są tylko pół... No ciężko. Co to jest? Sieciowy granat. Złość? Fiolka zawiera drobny proszek, który wygląda jak dym po potrząśnięciu lub sypnięciu nim w oczy przeciwnika. Okej. Okay. No chuj, no, nie, no jak jebne po prostu? Pick to fight. O-o. Consequences are hardly surprising. No chciałem go obudzić, no. Chłopie, nie masz szans przecież. Co ty sobie wyobrażasz? Ona tu zaskoczy. O! No i po co było się zaczynać? Teraz jego jeszcze zlutuję. Fuj, zabijemy wszystkich. Skończymy im ten... Żeby się nie męczyli, nie? Dobry druid tak by zrobił. Po co mają się chłopy męczyć? Skoro mogę im ulżyć. Nie trafiła. Stojący kamień. Uff! Z jednym już pogadaliśmy. Mamy jakieś dziwne rzeczy, dowiedzieliśmy się o kuźni. Styknie. Nie ufam im. I tak nic nie mieli, nie? Może by coś mieli, gdybym ich nie zabił. A to już się tego nie dowiem. Nierówna skała, zejdziemy tym? Zejdziemy. Wiecie, co ja bym zrobił? Póki jesteśmy blisko, cofnijmy się, kurwa, do obo... Jaka sztuka przetrwania? Sorry? Cofnijmy się do obozu, do gaju. O! I sprzedajmy itemy. Expa dali. No to jest najważniejsze, nie? Dobra, obóz. Tak, w obozie goblinów już nie ma Vendora, bo go zajebałem. Obydwu. Jest tylko ten? Tylko mamy... W gaju jednego Vendora? O! No umarł Vendor, rzucił się. A czy gobliny po prostu zostały wybite, nie? Żeby pomóc druidom. Plus Vendor, który był tam w środku, w budynku u goblinów, został zajebany, bo...
Ja chciałem sobie wejść w drzwi, a on mi nie pozwalał. I tak bardzo mi nie pozwalał, że był na mnie bardzo zły w pewnym momencie, chciał mnie zajebać. Więc no, musiałem pokazać, że jednak ja bardziej zabijam niż on, nie? Bogdan ma wielkie serce, ale tylko do ludzi, którzy mają serce dla niego. Jak wkurwi ktoś, to koniec. Ale jest jeszcze Aaron. On się jeszcze ostał. Tak, już o tym gadaliśmy. Ale w sumie poczekaj. Asarion, to ty gadasz. Ty masz najlepsze ceny. No więc! Kurwa, tyle rzeczy. 750 zł ma chłop. Tutaj się... A da się, dobra, to daj powadze. I najcięższe rzeczy najpierw sprzedamy, nie? Możemy to gdzieś przenieść? Nie możemy. No żarcie byłoby dobrze, kurde, gdzieś rzeczywiście zostawić. Potiony i tak dalej, dorzucania, strzały zostawiam, bo kiedyś mogą się przydać. Lodowa rękojeść, z tego być może coś skrafcić, nie? Lodowata zimna rękojeść, która niegdyś była częścią kostura, z górnej części wystaje śruba. Pierwszy raz piszę riff do tekstu gotowego i ni chuja nie mam pomysłu, tak żeby to pasowało. W sensie najpierw masz tekst i nie wiesz jak riff nagrać. No i by chyba też było łatwiej odwrotnie. Już mieć riff i do riffu napisać coś do tego. Wino to zostawimy. Czacha. Butelka po prostu, czyli śmietnik. Taca, taca. Talerz. Hens łotrzyka. Musimy sprawdzić te wszystkie rzeczy. To ma co? Promień strachu i... Promień raniący. Dwie umiejętności to daje. Brzmi jak dobre gówno. Monety duszy, właśnie to też mogę używać, nie? Na Karlach. Lubię te strzały i rzucone itemki. Ja też lubię, ale one, ich jest tyle kurwa, że zazwyczaj nie pamiętam o istnieniu ich, nie? Jak grałem w Divinity 2 i grałem konkretnie łucznikiem, no to tych strzał używałem, bo to była taka, że tak powiem, bazowa część rzeczy, których ta postać używała, nie? A że tutaj mam dużo różnych innych rzeczy do wykorzystania, no i już hajsu nie ma. May you keep balance. To niekoniecznie mam... W ogóle nie pamiętam, żeby tego używać, nie? Dobra, pójdziemy do skrzyni. To jest wiarołomca, gdzie jest skrzynia moja? Where my box? Marniej, bla bla bla. Gdzie jest skrzynia? Tutaj. I odłożymy wszystkie całe żarcie, jakie mamy przy sobie, nie? Daj po rodzaju. Kurde, i teraz na każdej postaci będę to miał. Czemu z Galem? Jak ze skrzynią? A co mam tutaj? Lutnie. Tu mam żarcie, dobrze. A mogę ze wszystkich naraz? Mogę, zajebiście. Dobra, jak często się resetują ten pieniądze wendorom? Raz na odpoczynek, czy jak? Bo myślę, żeby znowu sobie przekimać się i ten, i zobaczyć. A poczekaj, skoro już tu jestem, mówiliście, że niby sowodźwiedź jest. A jest, Beskitu. Mam włączone gadanie z zwierzętami, czekaj. I teraz. Cześć, sowodźwiadku. You are not food, you are friend. Pogłaszcz. I chciał jeszcze więcej, to jeszcze więcej go po ten... Czy gram na padzie? Nie. Dobra, już wystarczy, bo za każdym razem będzie mówił, że więcej chce jeszcze, nie? A już nie mogę nawet. Czy podoba ci się? Nice here. The cave smell like rotting meat. Goblin coat smells like goblins. Co racja, to prawda. Chyba zostaniesz ze mną, co? Yes. Fun. No i fajnie. Jest jeszcze drapek, żeby też się nie poczuł. Hope you're keeping well, friend. Że ja go już ten. Pogłaszczemy drapka. Podrapiemy drapka. Teraz rękawiczek nie mam na łapach, nie? Więc może. Też. Te łuski na łapach. Dobra, idźcie spać, bo przed nami jeszcze dużo sprzedawania śmieci. O kurwa. O nie, Bogdan. Nie lubię, jak się Bogdanowi rzeczy śnią. Ha. Nie, jak? Zignoruj i los tych zwierząt, to nie jest twoje zmartwienie. Jestem Bogdan jest druidem, biegnij. Zapierdalaj. Chujże na golasa. A moje zwierzaczki git, wszystko fajnie. Czy nie? Co się stało? Czy drapek ugryzł sowodźwiada? Sowodźwiadka? Czy wy się przyjaźnicie? A
On spał sobie, ja myślałem, że coś mu się stało. Best friends. It's nice to have company while you're gone all day. Oh. Had me in a cage. Poked me with pointy sticks. Hush now, it was just a nightmare. We're safe here with Master. Oh. He'll settle in. Give it a little time. Wygląda to, że dobrze wam razem, pomijając nocne koszmary. He's still young. I remember Gonwick would let me sleep under his cloak when I was a pup. It helps. Czy ty mnie przed chwilą nazywałeś panem? I suppose I did. You've been good to us. To both of us. Gonwick would be happy I'm with you, I think. Like it here. Warm fire. Scratch reminds me of Big Brother. Powiedziałeś, że masz brata właśnie, bo nie widzieliśmy, nie? Widzieliśmy matkę, która niestety umarła. Z małą naszą pomocą. Niestety. Ale masz brata? Used to. Mother ate him. No tak. Cóż, obaj jesteście tu mile widziani. Achievement nie wyskoczył mi, nie wiem jak się nazywa nawet. Ale usłyszałem dźwięk. Thank you. Okej, czyli to był jeden z tych... To się nie śniło nic na szczęście złego Bogdanowi. Po prostu nasze zwierzaczki chciały pogadać. Znaczy nie chciały w sumie. Pogłaskałeś obu jednocześnie. Dobrze, że mam dwie ręce. Tu się uda dymka, trzy obejrzane transmisje, dobry wieczór. Dobra, wychodzimy stąd. I... Czas na kolejne handlowanie, czekaj, nie. Podejdź. Astarion, ty masz lepsze ceny. Po co mi te pieniądze, kurwa? Ja nawet nie potrzebuję tych pieniędzy. Aż tyle. Mam już dziesiątki tysięcy. Gale był chwilowo bez ręki? Nie widziałem. O, ile kurwa śmieci tutaj. No dobra, sprzedawaj to. Teraz będzie mogła więcej rzeczy nosić przynajmniej, nie? Przykro mi, listy zostawiamy. Kielich. Srebro. Taca. I znów nie ma pieniędzy. Chłopie, weź się za robotę, bo... Ja nie mam komu i temu sprzedawać, no. No i co? May you keep balance. Kup pod... A, właśnie, możemy u niego zakupy zrobić jeszcze, nie? A, ma podki? It'll take a while for podki też się resetują, co... To spanie? Czy jak? Bo ja u niego kupiłem ostatnio wszystkie, jakie miał, ale... Widzę, że ma nowe. Nie wiem, nie, chuj z tymi zwojami. Zwoi mi wystarczy, nie? Skrzeszenia. A coś innego by miał, co by mnie interesowało? Pewnie nie. Nie wydaje mi się. Ja patrzyłem już u niego na item, ale ma 140 zł znowu do zużycia. No i już nie ma. Kurwa. May you keep balance. Dobra. To tutaj mamy. Powadze. Astarion. No musiałbym posprzątać tutaj, no muszę... Tu mam potiony wszystkie. Tu mam rzeczy do rzucania. Tu mam rzeczy... Questowe. Nie wiem, to też tu wrzucę. Do rzucania jest gdzie? Tutaj. Bulwa. Proch. Bulwa. Kęsło 3K to gdzie indziej, no to nie jest do rzucania. Butyką tłuszczu mogę i rzucić i coś innego jeszcze zrobić, nie? Co to jest? Woda święcona, do rzucania. Płynach chemiczny też do rzucania. Cyk. To nie miało być tutaj, kurwa. Miałem do innego worka to wrzucić. Trzymajcie mnie. A chuj, niech leży tutaj. Jebane już mam. Nie chcę mi się tego przerzucać. To tutaj? Tak, tutaj. Karlach. Sortowanie. Daj po rodzaju. I dajmy te wszystkie rzeczy. Oleje. Strzały. Olej. Cyk. Ty będziesz tylko po prostu nosić itemy, nie? To jest jej rola w tym teamie. Ona nosi ciężkie rzeczy. A wszystko inne... robi reszta ludzi. To Astarion, bo on otwiera. Git? Ty dziewczyno. Kurde. No ty masz problem, nie? Bo w sumie nie wiem, co chcę z tobą zrobić. Ty masz w ogóle jedzenie jeszcze przy sobie. To będzie do sprzedania. Niebieskie itemy kiedyś sprzedamy, ale kiedy to nie wiem. I u kogo? Astarion? No i on ma teraz chuj tego staffu do sprzedania znowu. Ale muzyczka przy niej ładna. Odprężają. Uwielbiam tą muzykę. Wiem, że to mówiłem dziesiątki razy już w tej grze, ale... Zwoje. To wszystko do Bogdana pójdzie. I to też. Strzały. Potiony, strzały. Co to kurwa jest? Olej. Ojej. Do Bogusia. Boguś, ty... Okej.
Bogusiem po prostu nie możemy lutować, nie? To jest ten zamysł. To będzie też do sprzedania, więc to niech idzie do Karlach. Medalion. Mogę to użyć? Nie, mógł to założyć po prostu, czyli pewnie też trash trochę. Magiczne rzeczy do niej. To tutaj, to tutaj. O, dałem mu tą książkę. I nie ten, nie oponował Ossarion przeciwko temu. Aż dziwnie. On będzie naszym drugim tragarzem. Ale później, jak już Karlach będzie pełna, nie? No i mówiłem, że piękna muzyczka nagle się wyłączyła. Zajebiście, dzięki gronie. Kurwa. Dobra, git. Czy ja nie mam jakiegoś wolnego kontenera? Przydałby się jakiś, to jest... Alchemika. Jakiś plecak, coś ten? Nie mam. Żeby te jeszcze pergaminy gdzieś wpierdolić po prostu. Dobra, już trochę posprzątałem, nie? Zostawmy to sprzątanie. Idźmy, kurwa, dalej. Do podmroku. Posterunek selunitów. Wracamy. Wychodzimy tędy, bo tędy zaczęliśmy iść już. I zobaczymy, gdzie dojdziemy. To nie mogę. Wychodzimy, powiedziałem. Czy idę po miecz? Nie wiem, o jakim mieczu mówisz. Przypominam, że Bogdan tu jeszcze nie był nigdy, więc... Ja nie wiem. Ja nie wiem. Dobra, czy ten... Tu jest otwór? Śmierdzi tu na pewno. Zniszcz. O. Ja bym się zamienił w kota i tu wszedł, ale... Zapisz grę, w razie czego. No tak. Czy ty możesz, Ossarion, podejść tutaj? Nie. I rozbroić, tak żeby się nie zatruć? Mam 30, kurwa, rzucić? No nie wejdzie to, kurwa, 30. Ja z bonusów mam ledwo, no nie, no... ale w takich celach mam... O, nie? Tylko, że to nie rozbraja. To tylko otwiera zamki. Oh well. Kot ma 2 HP, kurwa. Zamień się w kota. Z nadzieją, że nie umrę. Siemano, Szklanek, dobry wieczór. Zamiałcz. I... A nie wejdę w dziurę, tak? Jak jest zakryta? No nie wejdę. To nie jest przejście, to tylko pułapka. Siem na wszystko. Okej. Okay. Ja widzę otwór i myślę, no kurwa, muszę wejść. Muszę wejść w dziurę. Okej, okay, to wszystko tłumaczy. Siemanko, Sandro. Plecak. Przed chwilą chciałem plecak, nie? No... weź ten plecak i spierdalaj. Wziąłeś go? Ja pierdolę. O nie. Dobra, ekipa, dać się radę przejść? What's the story? Dawaj na dół. Odłącz ich wszystkich pojedynczo. Ja wiem, że boli, ja wiem. Dać się radę. No i git, no i co? Bolało tak mocno rzeczywiście? Co wy gadacie? Szybki reścik. Zamienimy Ossariona dzisiaj. Gdzie on ma tę czapkę? Dobrą ma. Dzisiaj będzie Gitjanką, postacią żeńską. No i ale fajna fryzura. Fajne. Wystarczy, że skrzynkę postawisz i nie będzie gazu, okej. Okay. W sumie tak działało też w Divinity, nie wiem czemu o tym nigdy nie pomyślałem, szczerze mówiąc. Uwaga, Paweł dziury do wejścia szuka. Best be on my way. Halo? Tu jakieś jebane robactwo wyskoczy, nie? Karlach się wyjebała. Znaczy, posępne. Gdzie ona w ogóle jest? Ona wpadła... Tu jest! Fuck. Wyłącz tryb turowy. Buletta. Zajebiście. Spiętaj od tego, bo cię zrzuci. No ona już i tak była wywrócona, nie? Ta posępna. No dobra, odporności brak, terytorialność. Zaatakuje inne potwory, a dopiero potem pomniejsze ofiary. Widzi w ciemności. No innych pomniejszych potworów tu kurwa nie widzę niestety, więc... Chyba ja zostanę plepany jako pierwszy.
Mogę ją oblodzić. Levelu trzeciego lodzeniem. 17, 12, ale to nie w nią weszło. To weszło... Ale śmietnik! Tak średnio bym powiedział, no tak średnio. Mogę jeszcze podleczyć ją na daleko. Ją. Dobrze. To jest tak, Astarionka. Ty też jesteś kasterem. Jebnij tutaj. Łotak. No nie miało być pod nią, miało być trochę ob... No ale dobra, niech będzie, no. I tyle. Teraz ty, dziewczyno. Podejdź najbliżej jak możesz. Już niżej kurwa nie zajdzie, no. A idź pan w chuj, szczelaj, kuszo. Kryt. Za 14. I za 9. Okej, to nieźle. I chyba to samo będzie musiała ona zrobić, nie? Palą go z skały zepchnij. Myślałem o tym, ale chyba chciałbym go zlutować, bo on może mieć coś fajnego, nie? Coś wartościowego przy sobie. Jakby to był jakiś taki, wiesz, jakiś taki śmietnik, mały mobek, to bym pewnie tak zrobił, nie? Jakiś goblin czy coś. Ale taka kurwa bestia, buletta, drapieżca mroku? Nie wiem, co on tam może mieć w plecaku. O kurwa. Trzech naraz opluł. To nie był dobry pomysł ustawiać ich wszystkich naraz tutaj. To był bardzo zły pomysł nawet. Daj heala, Aoe. Takiego małego. Dalej. Teraz jestem na blisko przynajmniej, nie? Mogę włączyć furię. Mogę przypierdolić. 30 kurwa kryt. Karlach, uwielbiam cię. No dobra, ale kryta za 30 wyjebała, nie? To trzeba jej przyznać. 88, 212. Może być. Jak na ciebie to całkiem dobrze, Bogdan. I ty zrób to samo. A czemu tylko 50 on ma procent? Karwa. Frajer. Coś ty kurwa myślał. Karlach, dobij chuja. Pokaż mu. Pyk. Warto jego ciało zachować, bo później będziesz mógł je ożywić. Bo ja nie wiem nawet, o co chodzi, szczerze mówiąc. Nawet ja nie wiem, ale to mi nie mów, jak coś. Ja nie chcę nic wiedzieć. Strój krwiopijcy. Po otrzymaniu obrażeń od wroga właściciel tego przedmiotu uzyskuje jeden gniew. Gniew na jedną turę, jeden gniew. To kurwa jest gniew i to robi. Nie wiem, brzmi jak śmietnik trochę, ale dobrze. Wyłącz te. Tyk, dziękuję. I zejdźmy niżej. Im wypierdol. Płócienny worek. Czy to nie jest pułapka? Nie, to jest koszyk. Gnijący koszyk. Skrzynia. Astarion? On niedługo może mieć problemy z otwieraniem skrzyni, nie? Coś tak czuję. Im dalej w grze jesteśmy. Ale póki co, 15 może rzuci. Z bonusami wszystkimi. Skradanie się plus 1. Skradanie się konkretnie. Weź to wszystko od razu schowaj. A patrz, wróciła mu ta nekromancja do plecaka. Ha! Po wyjściu z obozu. Co? Jak to wygląda? A, tak samo, tylko że brzydsze. Może się jeszcze kiedyś przyda komuś, nie? Jakiejś mojej postaci. Nie wiem jakie i kiedy, ale... Kiedyś może.